jesteśmy na polach blizny, na drodze, która prowadzi do wyrzutni latających pocisków V1. Z daleka widać już betonowo-ceglany bunkier, schron obserwacyjny, z którego załoga obserwowała starty odpalanych pocisków V1. W ostatnim czasie teren został oznakowany przez Park Historyczny Blizna. Pojawiła się tablica, gdzie można w języku polskim i angielskim dokładnie przeczytać historię tego miejsca. Pokazane są też zdjęcia archiwalne, muzealne, które pokazują rakiety V1 oraz pokazują wyrzutnie rakiety. Prawdopodobnie taka sama dokładnie wyrzutnia znajdowała się w miejscu, w którym jesteśmy. Obecnie część terenu wsi Blizna, rozległych pól, śródleśnej polany, porastają młode lasy, ale wtedy, gdy był tutaj poligon, nie było tu lasów, była to właśnie rozległa polana, około 2 km na 2 km szerokości. I dokładnie w tym miejscu zaczęto budować wyrzutnie rakiet V1. Prawdopodobnie zaczęto budować ją zimą 1944 roku. Pierwsze starty miały miejsce już w marcu 1944 roku. Były to przygotowania, szkolenie załóg artylerzystów do wystrzeliwania tych rakiet na Wielką Brytanię, głównie na Londyn. Taka wyrzutnia miała długości około 50 metrów, no i oczywiście była pochylona pod kątem około 5 stopni i musiała mieć takie podpory betonowe. One zostały tutaj odkryte, niektóre z nich są zagłębione trochę w ziemi. Widać właśnie te betonowe podpory. Niemcy, wycofując się stąd w lipcu 1944 roku, nie zdążyli wysadzić w powietrze, ponieważ oddział Armii Krajowej, między innymi Aleksandra Rusina, właśnie na początku lipca zaskoczył tu Niemców, którzy wycofali się. Wprawdzie teren został odbity przez Niemców, ale potem znów przeszedł w ręce polskie, polskich partyzantów, by już na początku sierpnia 1944 roku teren ten zajęły wojska radzieckie. No i cały czas tutaj zbliżamy się do właściwej platformy startowej. Tu są cały czas te betonowe podpory do tej pochylni startowej. Jesteśmy już bliżej tej pochylni. Kolejne dwie podpory i już widzimy samą podporę, samą platformę żelbetonową z jakimś fragmentem ostatnim tych podpór, które trochę się tutaj jakby obsunęły. Być może, że ktoś je tu podkopywał,
albo nawet i próbował wysadzić je w powietrze, bo są tutaj jakieś ślady ukruszenia. No i już sama platforma startowa przetrwała kilkadziesiąt lat w prawie nienaruszonym stanie. Są tutaj wypuszczone stalowe śruby. Bardzo dokładnie widać, jak stąd latające bomby, latające pociski startowały i leciały ponad tym lasem. Ta wyrzutnia jest jedynym tak dobrze zachowanym obiektem militarnym po niemieckim w Polsce, do którego jest nadal praktycznie nieskrępowany dostęp i każdy może sobie tu podejść i ją oglądać, robić zdjęcia. Oczywiście takie przygotowania do startu trwały dość długo. Latający pocisk trzeba było zatankować paliwem. Trzeba było wcześniej zmontować. Tutaj bliźnie były takie hangary, takie hale do montażu gotowych, już wykonanych pocisków. No a potem trzeba było odpalić i obserwować początkową fazę startu latającego pocisku i do tego celu służył taki oto właśnie żelbetowo-ceglany schron, którego również Niemcy nie zdołali wysadzić w powietrze, który pozostał do dzisiejszego dnia. Jest trochę podniszczony, niemniej jednak możemy doskonale zobaczyć, jak wyglądał. A nawet jeszcze możemy do tego schronu wejść, gdyż jak na razie nie ma tutaj żadnych drzwi, choć prawdopodobnie takowe były, bo są po nich ślady po ceglanych schodkach. Możemy tutaj zejść. Widać tutaj taką studzienkę odprowadzającą nadmiar wody w razie opadów. I tutaj właśnie już możemy wejść. Oczywiście trochę różnego rodzaju graffiti, jak to zwykle przy takich okazjach bywa. I wnętrze tego schronu, który jest dość chłodno. Otwory wentylacyjne tutaj widzimy po obydwu stronach. Było tutaj jeszcze prawdopodobnie sklepienie drewniane, które służyło jako szalunek i częściowo zostało wygnite, a częściowo zostało spalone. Prawdopodobnie ktoś tutaj podłożył ogień, ale w sumie jest tutaj w miarę czysto. I zbliżamy się do otworu,
podobnego do otworu strzelniczego. On jest troszeczkę tutaj poszerzony i popatrzymy, cóż to przez ten otwór było widać. No i rzeczywiście było dokładnie widać tą platformę wyrzutni latających pocisków V1. Żołnierze, którzy obsługiwali tą wyrzutnię, byli tutaj bezpieczni, bowiem zdarzało się, że te pociski eksplodowały w czasie startu i zdarzało się, że byli zabici i ranni wśród obsługi, którzy byli na otwartym polu, na otwartej przestrzeni. No, w takim schronie mogło pomieścić się od kilku, nawet do kilkunastu osób, które mogły przeczekać. Prawdopodobnie starty te obserwowali także wyżsi oficerowie niemieccy. Jeden z nich to był pułkownik Wachtel, dowódca właśnie tego działu artyleryjskiego. Możliwe też, że mógł być tutaj jeszcze na początku 1944 roku Werner von Braun, generał Dornberger, a także może i przyjechał tu Heinrich Himmler, bowiem cały poligon był na terenie poligonu Heidelager SS Dębica Pustków i podlegał bezpośrednio pod szefa niemieckiej policji SS i Gestapo Heinricha Himmlera. No a z drugiej strony były bezkresne prawie, że łąki śródleśne blizny, skąd wystrzeliwano rakiety V2. Domów nie było tu żadnych, ponieważ mieszkańcy zostali wysiedleni, a ich domy zostały zniszczone. Na obrzeżach poligonu tylko Niemcy wybudowali własne budynki, które były potrzebne do obsługi tego poligonu.